Sytuacja z wieprzowiną jest bardzo ciekawa. W przełomie pierwszego kwartału bieżącego roku była dosyć silna presja psychologiczna na spadek ceny. Bardzo krótkotrwała na całe szczęście. Moim zdaniem jest to branża, która musi dalej inwestować i się rozwijać, komasować swoją produkcję w duże stada, w dużą produkcję, która będzie uzależniona od oczekiwań partnerów, którym będą ubojnie zakłady przetwórstwa mięsnego. I kierunek tej branży na pewno przyszłością jest dalsza komasacja produkcji, zwiększanie skali produkcji i dalsze inwestycje. Możliwości, które pojawiają się w przyszłym PROW-ie, w propozycji PROW-u, żeby być bardziej szczegółowym, dają jakiś cień nadziei na rozwój produkcji wieprzowiny w Polsce, także odtworzenia stad matecznych. Mam nadzieję, że wpłynie to na poprawę całej sytuacji. Zauważalny spadek cen paszy też powinien poprawić tą sytuację.